Dostał w ryj. Tak, miał dostać w mordę. Fascynujące. Od kogo? Bo już nie pamiętam. Od Piotrusia Pana. Od Piotrusia Pana. Aha, no. Jak do tego doszło? Gdzie popełniłeś błąd w życiu, nie? Co? Gdzie popełniłeś błąd w życiu? Kurde, żeby to jeden. Dobra, anyway, to jest czas, którego mogę uniknąć? Tak. No więc zwyczajowo otwieram przed sobą portal, którego wyjście jest za głową Piotrusia Pana, albo z boku. Mhm. Generalnie tak, że próbuje dać mi w mordę, żeby spróbował sobie zamiast tego. Mhm. Okej. Okay. Pfu, ale to w sumie ten sam bonus tak naprawdę na Dexterity. Okej. Okay. Tego. On, jak chcesz go... Jak kierujesz ten cios, to on po prostu się jeszcze uchyla. Tak lekko i też nie dostaje. I tego. Tak patrzę. Nieźle! I tak oczy mu się błyszczą, tak z podekscytowania. Welp, Jugo odpowiada, wiem! Ale przykro mi, nie mogę ci pozwolić na to, co chcę zrobić. Po czym tego? Robi ci vacuum effect, ale gdzieś w ścianę. Otwiera za tobą portal, a drugi nad ziemią, poziomo. Także byś się w ziemię uderzył. Zaczynam latać. To będzie The Fade Danger, bo też się wciąga. Okej, okay, gen... Znaczy, ludzie tam pokazują na was palcami, co się dzieje, uciekają. Znaczy, to co ja w tym momencie chcę zrobić, to w momencie jak wypadnę z jego portalu, to zamiast pobiec w ścianę, to spadać gdzieś na przykład w górę. Odwracam grawitację i... Personal Gravity, na co się rzuca? Defy Danger with Wisdom. Tak, udaje mi się. Dobra, udaje ci się, tak. Co robisz? Ole. Więc w tej sytuacji, jako że zaczynałam efektywnie w tym momencie sobie latać gdzieś nad ulicą, to powiedzmy, otwieram portal, vacuum effect i próbuję go w inną ścianę wbić. Generalnie ten sam motyw, co on mi, ale na nim. Okay. I mówię, tak to się robi. No. W sumie jedna osoba bez problemu przychodzi na takim wyniku. Jest niestabilny, ale ten. Okej, okay, dobra. Ale to jest nadal 7-9. Okej, okay, dobra. Ty wybierasz, czy ja wybieram? Co się dzieje? Na 7-9 jest tylko tyle, że jedna osoba może bez problemu przejść. Jest niestabilny ten. Złe rzeczy się dzieją, jeżeli więcej niż jedna. Dobra. To wiesz co, to go przyciągasz przez to i uderzę w tą ścianę, ale jednak nie aż z taką siłą, jak powinien. Więc nie wiem, może zadać tam obrażenia, ale trochę mniej. To. Nie, dobra, to D6 zadaj. D6, to proszę. Okej. Okay. Podnosi się z ziemi i tak kręci głową
i tego. Otwiera sobie portale i zaczyna uciekać. No jest. To. A ja tymczasem biegnę tędy dalej w stronę Gildii Magów. Dobra, w międzyczasie. Na komisariacie. Na posterunku w sumie. Tego. Nadal siedzicie, czekacie na tego. Na Jugo, robicie coś konkretnego? A ten koleś jest grzeczny? Słucham? Czy ten koleś jest grzeczny? Tak, na razie siedzi i tak obserwuje ten... Pewnie zamknęliście się go w jakiejś celi, czy coś, obserwuje ją. No staram się go wypytać o jego żywiołaka. Skąd go ma, jak go zdobył, czy gada z nim, kiedy i w ogóle. Porównujecie, który z was ma większego? Tak. Przecież to oczywiste, że ja. Ale i tak chcę wiedzieć. No, on tak na siebie patrzy. Wiesz co, to nie jest tak, że każdemu bym chciał to powiedzieć. Mogę ci to na ucho szepnąć? Przecież nikogo nie ma w towarzystwie. Nie ufaj mu. No wiem, nie będę, przecież nie wejdę do tej celi, nie? Ale możesz to powiedzieć bardzo cicho, może usłyszę. Co jesteś gotowa zrobić? Jakby to powiedzieć? Ale to jest informacja. To jest informacja. Informacje są cenne. Jak jesteś gotowa mi za to zapłacić? Dupą. Mhm, niedźwiedzia. O tym właśnie myślałem. Kurde, w sumie to będę próbowała go po prostu przegadać, bo on może mówić tylko prawdę, nie? A nie chce mi się prowadzić tej całej konwersacji, więc przegadać go i rzucać na charyzmę, nie? Może mi się uda? Aha, chcesz go tak wyciągnąć za język, że gadacie i nagle coś ten... Tak, chcę się tak zadawać pytania, żeby być może dowiedzieć się coś o tym. No dobra, no... wiesz co, dobra, to będzie... Tak? Tutaj? Bez przesady. O? Wiesz co, to może będzie The Fade Danger, bo będzie takie zagrożenie, że on się może przegadać w drugą stronę. I The Fade Danger wiadomo... z charyzmy? Tak. No spoko. Kto nie ryzykuje? Nie rucha. No, proszę państwa. Zaruchałaś? No, i tak. Game will offer you a worst outcome, hard bargain or ugly choice. Jakby to powiedzieć? W tym momencie to wygląda tak, że nie możecie tak, że ty nie dajesz rady z niego wyciągnąć jakiejś konkretnej informacji, nie trafi od siebie wyciągnąć jakiejś tej konkretnej obietnicy ani nic. Jesteście w takim impasie, że powiem. Aha. I siedzimy i przegadujemy się, tak? Tak. Któryś musi, nie wiem, się pierwszy otworzyć, żeby... Czyli jeśli... Bo w sumie i tak teoretycznie wszyscy wiedzą o Kantim. Czyli jeśli rzucę mu jakimś hasłem, że... coś bym musiała mu powiedzieć, tak? No na przykład. Mogę powiedzieć, że prawie zginęłam, jak zdobywałam Kandiego w czasie rytuału, który przerwałam. To niemal straciłam życie, kiedy Kandi mnie opętał. I czy ty też tak miałeś? Coś na tej zasadzie.
Okej, okay, opisujesz mu. Okej, okay, mówisz, że to był jakiś rytuał i tak dalej. Dobra, wiesz co, to on znaczy ci tak wspomina? Pobieżnie, ale nie mówię dokładnie, jaki tam był rytuał, czy coś tam. U mnie to było tak, po prostu spotkałem idealnego partnera do łowów. Tak. Zaoferował mi wiele zwierzynę. I w sumie pomyślałem, czemu nie? Ten żywiołek? Sam cię znalazł? Tak. Halo, halo, Candy? Tak. Tak? Candy tak. Mówisz tak? No, tak. No. To nie jest tak, że musimy być przywoływani gdzieś indziej czy coś. No. Sami też możemy gdzieś sobie pochodzić, podróżować. I to jakiś psychopata żywiołak? Słucham? Ten żywiołak to jakiś psychopata? Znaczy to nie powiedział. To, że się nie zgadzamy w jakichś kwestiach, nie oznacza, że jest psychopatą. A jeśli razem polujecie na ofiary, tudzież na ludzi? Taki myśliwi, tak? Dogaduje się, jak ona imię? Żoł. Żoł? Jean-Claude Van Damme! No właśnie. A to wypytuję Candiego, czy kojarzę takiego i w ogóle. Przecież mówiłem ci, że go ten. Tak. Candy dalej nie chce rozmawiać. Zaczyna się opowiadać jakąś długą tą historię genealogiczną swojego rodu. No. Z której prawdopodobnie nie wyciągasz nic użytecznego. No to nie tak. Ale naprawdę to są sprawy ten. To nie jest nic, co by cię zainteresowało. No ej, lubię, żeby. Po prostu uważaj. A. Dziwne fetysze z Jonak. Dobra, w międzyczasie czy wy coś robicie? Czy Drake, Greta? Jak pisałem na czacie, jeżeli to jest, okay. Czy tak wiemy, tak jako downtime, jeżeli tak, to czy odnawiam swoje key i albo oraz HP-ki? Nie jest tak naprawdę... Odnowiłeś sobie key, ale to potrwa, nie wiem, maksymalnie godzinkę, nie wiem, chyba, że macie jakieś ziółka czy coś, żeby się nadrobić. Psiona, ja mam, mogę zaparzyć. Greta w tym czasie siedzi mocno zirytowana w kącie i zastanawia się, czy to jest ten moment, kiedy będzie musiała prosić o pomoc różne istoty, których niekoniecznie chciałaby prosić o pomoc. No właśnie, a powiedz mi, jak to było za tym pierwszym razem, jak w końcu doszłeś do swoich mocy? Jak co? Jak udało ci się dostać swoje moce? Jak to wyglądało? Czy nie za bardzo masz notowane? Ogólnie rzecz biorąc, to Greta ma swoje moce na podstawie dwóch oddzielnych kazusów. Kazus pierwszy jest taki, że map odebrała jej matkę i dzieciństwo i tak dalej. Natomiast kazus drugi jest na zasadzie, że jej Eidal, czyli sługa map, kiedyś obiecał jej moce. Jako żarcik. Planem Eidala było to, żeby Greta niechcący się zabiła, zanim odkryje, że tak naprawdę żadnych mocy nie dostała. Mhm. Ale potem Tadeusz się zirytował, jeśli pamiętasz tą sesję. Tak, właśnie to sobie odtwarzałem. Jakiś czas temu, żeby konkretnie jak to było. Ale nie było sprecyzowane ceny ze strony Eidala.
Znaczy tam było, to było na zasadzie zawrzeć ze mną kontrakt. Shader to w ogóle zniknął, bo miał przesranę. A to tak. Potem jak teleportował... Ale to nie zmienia faktu, że tak. Wiesz, długi zrobione przez Eidala musi spłacić. No true. Dobrze. I ogólnie rzecz biorąc, to było mniej więcej na tej zasadzie, że jak Greta się wreszcie dowiedziała od Tadeusa, co się stało z jej matką, to namówiła go na małą wycieczkę do zimowego pałacu. To było troszkę odważne. Przekonała map, głównie głośno na nią krzycząc, żeby, wiesz, zgodziła się z jej punktem widzenia. Dobra, to zobaczymy później, co, jak to dokładnie wyszło. A na to, się... na, i ogólnie rzecz biorąc, to czego używa Greta, to jest bezpośrednio fragment mocy map. Dobra. W międzyczasie, Hugo, rozmawiasz z magami i ci mówią, że powinni to przygotować na jakieś jutro rano. I to wszystko będzie gotowe. Bo jeszcze muszę wziąć parę poprawek na to, co powiedziałeś, a to nie zajmuje, a to zajmie jeszcze trochę czasu. Rozumiem. A nie chcielibyście może wysłać kilku badaczy, by zaczęli go już obserwować na posterunku? Nie. Mamy ograniczonych ludzi tutaj. No, część właśnie, którzy by się tym zajęli, muszą się zająć tą klatką. Albo to, albo tamto. Rozumiem. A tak poza tym, jakbyście widzieli takiego małego chłopaka, nazywa się Pietrek, albo jakoś tak, który też potrafi otwierać portale, to pamiętajcie, nie mamy z nim nic wspólnego. Kiwają głową, udając, że ci wierzą. Tak. A tak poza tym, to czym się tu zajmujecie? A nic takie tam ważne. Mamy teraz przerwę, tam czytamy parę książek, nic ciekawego. Dobra, muszę lecieć, bo zostawiłem tam tego kuchnię na gazie, więc cześć. Ale ja muszę. Idzie za nim. A może wam pomogę w przygotowywaniu tego pomieszczenia? Nie, dziękujemy. Ale poradzimy sobie. Ale sam mówię, że macie zbyt mało ludzi. Nie, dziękuję. Zamykają ci drzwi. Stanowczo, ale delikatnie. Wyślemy kogoś. Co robisz? Zaczynam kombinować, jak wejść do Gdimagów znowu. Okej, this is realities. Okej. Dobra, to na początek Vacuum Sensing. Tutaj. Czyli what here can I sense that no one else does? No dobra, no to wyczuwasz jakąś tam lukę w zabezpieczeniach, nie wiem, ktoś się walnął w tych w runach przy oknie którymś czy coś takiego. Okej, no to wchodzę przez nie. No dobra. W międzyczasie po drugiej stronie miasta. Zaraz do siebie wrócimy. W międzyczasie po drugiej stronie miasta do tego na komisariat zaczynają przychodzić przerażeni ludzie, którzy, jak możecie się domyślić, zaczynają mówić o zaginionych dzieciach. A także rzeźnik, który się skarży, że ktoś ukradł mu
tego, że gdzieś zaginęły mu krowy, że tak powiem, że tuż, nie, kurde, jak to się mówi. Zniknął mu żywy inwentarz po prostu. Tak, no. I różne takie skargi, takie dość nietypowe. Tak, z lekko niesioną brwią spoglądam na Gretę, ponieważ dawała znak, że zmienicie się bardziej orientuje w tej sytuacji. I jeszcze jest informacja, jeszcze przyszedł jakiś wkurzony kowal, mówi, że ktoś nasłał obuzów, żeby rozwalili mu ten warsztat, ukradli materiały i tak dalej. I to w ogóle się działo w połowie sklepów na Kowalskiej. Warsztatów na Kowalskiej. No ładnie, dzieciaki się bawią. Anyway, kopia jugo pozostająca z tymi na posterunku wróca do Grety. Miałeś z tym coś wspólnego? Halo, Paul. Dlaczego niby? No, wrzuca w stronę strażników. Ci panowie sądzą, że miałeś coś wspólnego z poprzednimi rzeczami. Ustaliliśmy już, że ci panowie są niekompetentni. Udaję, że coś się, że tak piszą coś w papierach. I tam uzupełniają formularze i tak dalej, tak nosy nisko w papierach. Ale Jugo dalej mówi, ale może ja byś się, może pomogę w straży, przyznaw się do tego. Jugo, z dwojga jest większa szansa, że to ty zrobiłeś jakąś demolkę. Tylko dlatego, bo uznałeś, że tak będzie zabawniej. Jugo, tak myśli, nie jestem pewien, o czym mówisz. Poza tym, biorąc pod uwagę, jak to zwykle bywa, to o tej porze powinienem być zajęty włamywaniem się znowu do Gdimagów. Myślałam, że drugi Jugo to robi. No tak, oboje jesteśmy Jugo. Tak, no więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś robił dwie rzeczy naraz. A przecież ja tutaj byłem cały czas. Koledzy, koleżanki, to nie pora, żeby rzucać na siebie jakieś oskarżenia. To raczej wiadomo, widać, że coś dużego się dzieje. Niestety nie jestem zbyt beznany z tymi całymi... Hej? I jak uniesioną brwią spoglądam na Gretę. Nie, odniosłem wrażenie, że coś więcej wiesz o... Znaczy, o tej całej tych istotach. Wiesz co, to ja w takim razie, żeby uniknąć za długiego gadania, to robię szybki infodump dla potrzeby Drake'a i Sionach o tym, czym są fej, skąd pochodzą, dlaczego są cholernie niebezpieczne i odrobinę o tym, skąd mam moce, ale bez wdawania się w szczegóły takie jak, że moja matka jest tak naprawdę aktualnie jedną z bogiń Asgardu. Jasne, szczegóły też przynajmniej Drake nie pyta. Ej, ale ja wiem przecież, co ja powiedziałam to Grecie, nie? No dobra, Drake'owi nie mówi, bo nie lubi o tym mówić, bo ciągle ją wnerwia to, jak bardzo jej matka została załatwiona przez Fej. A jak została? Ja historii nie znam. Long story short, po prostu była sługą dworu zimy przez długi czas. I ostatecznie, teoretycznie uwolniła się bycia... Małżeństwo dynastyczne po prostu. No tak, niby się z tego uwolniła, ale poprzez w ten sposób, że została żoną Lokiego. Jep. Co w sumie spierdolił Bryl, należy dodać, bo miał szansę, żeby to się skończyło zupełnie inaczej. Dobra, już, wracajmy to. dobra. No dobra, to jak był ten cały infodump, to...
Czy jest tak, mam jakiś pomysł, co, znaczy do, mówię do ekipy, mam jakiś pomysł, co robić, co może stać się dalej, żeby to powstrzymać? Że jakie fej, jeżeli to są one... Zaraz, to są, to muszą być one, no bo kto by atakował skapy kowalskie, jak nie przez żelazo? Czy my mamy jakieś pomysły, co robić dalej? No jeszcze raz, bo dla ciebie trochę zagadała. Zdekoncentrowała. Że w takim wypadku, jak wiemy co i jak, bo to wydaje mi się, że to są fej, co zaatakowały skapy kowalskie, no bo przez żelazo, podejrzewam, że o tej ich słabości też Kreta powiedziała. Tak. Znaczy w sumie mamy pomysł, co nastąpi dalej, jak to powstrzymać? Bo to wygląda jak jakieś przygotowanie do czegoś. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli Sionach mi powie, że... Znaczy, Sionach, czy ty mi mówisz to, czego się mniej więcej dowiedziałaś od tego więźnia? Tak, jak już skończyłam te gierki słowne, to, okay. To na pewno... Znaczy już wcześniej wiedziałam, że on ma tego kuzyna Kandiego, nie? Tak, ale chodzi bardziej o to, co powiedział, że towarzysz łowów. To ja w takim razie chcę rzucić na Spout Lore i zorientować się, że to jest Wild Hunt. Okej, rzucę. Chyba, że Brylu to nie jest Wild Hunt. Rzucaj, zobaczymy, co ci wyjdzie. Ale... Ale tak to Wild Hunt. Nie, to nie są sygnały na ten. Powiedzmy tak, to jest wolny strzelec. W tym momencie. Ale czyli... tak jest mniej więcej z tych kręgów. Ale zwiedził... wiesz, że jeżeli fej nie są z dworu lata albo zimy, to są wild? Tak. Tak, no. Ale to nie... Tak jest. Ale nie fejdzie się hunt konkretnie? Tak, niekoniecznie, że jest całym gonem. Tak? Jest no z tak, goblinów tak. I tak dalej, no. Zdradza go trochę taka właśnie niesmertryczna morda. No, no, bo tak, to tak. Właśnie to ich cechuje. Przypominasz to sobie. No dobra, to w takim razie Greta dodaje, że to wszystko, co opowiadałam o dworach, no cóż, są jeszcze tacy, którzy nie należą do żadnego dworu. I co, nie są mulki? Ten w celi to nie należy do dworu. To prawdopodobnie jeden właśnie z Wildu. Okej. No to jak nikną dzieci, to znaczy, że nie działa sam. I pewnie ten lodowy, co zabijał ludzi, też jest z tej samej grupki. No, znaczy, nadal jeszcze nie stwierdziliśmy, czy to nie jest jeden i ten sam. A tak. W przypadku Wild Fey nie działają te same zasady, jeżeli chodzi o ograniczenia. I mógłby korzystać zarówno z magii zimy, jak i ognia, zwłaszcza, że ma do tego pomocnika. Rozumiem. Patrzę wzruszonymi ramionami. Tak jak bardzo chcę pomóc, tak niestety na razie brakuje mi pomysłów, żeby stwierdzić, co może wydarzyć się dalej, gdzie powinniśmy być, żeby to zatrzymać. Chyba będziemy musieli reagować na to, co już się będzie wydarzało. Bo na razie czekamy... W sumie... Jugo załatwia te swoje sprawy, a my w sumie... Właśnie Jugo, co ty tam chcesz robić w tej gilii teraz? W międzyczasie co robisz? Wkurzać. Generalnie wkurwiać magów tak długo, aż zaczną mi grać na serio i kogoś ten... wyślą. I przy okazji brać też na serio, że tak kręci się po mieście jakiś dziwny koleś, co potrafi skakać po portalach, a nie jest Jugo. Przepraszam bardzo, ale to jest typowe modus operandi Jugo. Magowie go zbywają i on więc od nich wynerwia tak długo, aż przestają. Ci ogólnie rzecz biorąc, jesteś wrzodem z Gothica. Jak ten się wkurwiający pes nazywał. Dobra, wiesz co? Tu w końcu rektor się wkurwia i wskazuje na któregoś z tych z doktorantów i mówi, żeby z tobą poszedł i ci pomógł.
Tak, prawdziwy doktorant Murzyn od robienia wszystkiego. A przy okazji też mówię, że powinni popracować nad zabezpieczeniem przy tym i tamtym oknie. Właśnie ten doktorat tam był odpowiedzialny, więc to jest w sumie za karę. Tak, no w sumie całkiem łagodzał. Kurczę, ja na jego miejscu za pozostawienie takich luk w zabezpieczeniach, no... Ten prawdopodobnie przez następne kilka miesięcy by wykonywał jakąś straszliwie nudną robotę w bibliotece. Przy okazji, idąc z tym doktorantem, to się pytam, tak więc pracujecie nad czymś ciekawym teraz? No taka klatka na tego, na jakieś potwory. Nie zdążyłem się w ten. No, w Facebooka, pane. Pamiętam, zlecałem to. Przypominam sobie też, że wspominałem wam, że jego kumpel najwyraźniej się odgrażał, że będzie próbował go odbić. Tak, i tak się zaczyna rozglądać, trochę przestraszony. W okolicy. Nie przejmuj się, nie robił nic groźnego. Całkiem wesoły typek. Dobra, to tak sobie rozmawiając, czy chcesz w jakimś konkretnym celu to doprowadzić, czy? Nie. No to rozmawiacie. Tymczasem do komisariatu, no pośród tych grupki szarych, takich niewyróżniających się mieszczan, kupców, wchodzi blond włosa kobieta z lutnią na plecach i rapierem u pasa. I tak dopycha się przez tą całą ciżbę do tego. Do głównego biurka i mówi, chcę rozmawiać z kimś kompetentnym. Ej, krzyczę, że chyba nie tutaj. Tak, ja podchodzę. Normalnie pomyliłabyś budynki, ale jestem gotów troszeczkę pomóc. Gotowa troszeczkę pomóc. A kim jesteś? W tej chwili chyba więźniem. Co ona tak na ciebie patrzy? Nagle coś tak w jej wzroku, coś tak dziwnego ten i odsuwa się na krok i kładzie ten dłoń na rapierze. Więc to ty. Ja kładę dłoń na mieczu. A to ty. Porozmawiamy czy zatańczymy? Tak, tak podchodzę kompletnie tak z rękami, za plecami. Nie wiedziałem, że Greta ma tak bardzo specyficzny efekt na ludziach, że każdy chce ją atakować. Więc może nieznajoma, blondwłosa nieznajoma powiesz o co chodzi zamiast wszczynać burdę. Jestem Drake z zakonu Smoka. Nie służę straży, ale cóż. Pytałaś, czy jest ktoś kompetentny. Tak patrzy na Drake, ona spogląda na Drake'a, później na Gretę, znowu na Drake'a i odkłada ten. Zdejmuje dłoń z rękojeści i mówi, dobra, przepraszam, możemy porozmawiać. Dobra, Michu i rycerzu zimy. Zara, bo ja zrozumiałem, powiedziałeś ni chuj rycerz zimy. Tak. Tak, przychylam głowę. Nie jestem pewien, czy panią dobrze zrozumiałem. Rycerz zimy, a ta pierwsza część? No, powiedział mnich. Mnichu, do siebie. A. Jest to... To ci powiem, jak ja to zrozumiałem. Nie mnichu, tylko ni chuj. Ja też. Ja też? Kto pomaga, jeśli ja też? A, że ona się przedstawia jako rycerz zimy?
Nie, nie, nie. Nie, ja jestem rycerzem zimy. No jest. Ja nie ogarniam się. Generalnie na najwyraźniej. Słyszycie z oddali wściekłe wycie Janusa. A, to nasz. A co rycerz zimy zrobił Janusowi? Co? Generalnie Janus miał dostać tą fuchę, ale został wychujany przez w sumie Cymorli Fej. Tak, było coś takiego. No dobrze, no to jaki jest ten problem, co potrzebujesz kogoś kompetentnego? No co? Dostał jakieś... Twoja koleżanka dostała jakieś zadanie. I ten. No oczywiście moim zadaniem jest ją powstrzymać. Tak to jest między dworami. Znaczy nie wiem czy zauważyłaś, ale tu z Gretą to my staramy się powstrzymać to co się dzieje, znikające dzieci i te sprawy. Jak tak, nie pozwala mnie tam podejść, ale tak wskazuję ręką. Tam w celi jest jeden z, cóż, z fej, które jak zostało mi wytłumaczone jest dzikim fej, więc... Ta sprawa może nie być aż tak prosta, jak ci się wydaje. Zaraz. Przepycha się, tam podchodzi do drzwi celi.